Dzisiaj sprawdzamy, ile czasu zajmuje taki skok, a raczej dojście na taki skok, a później powrót w miejsce startu. Więc dzisiaj sprawdzimy, ile zajmuje cała operacja, czyli żebym wrócił w to samo miejsce, na ten parking, do samochodu. Zacząłem 10:10, tutaj jest 10:25, także zobaczmy, jak pójdzie dalej. No i jest godzina 10:40. Jestem na górze, także pół godziny zajmuje operacja od dojechania, no w zasadzie od kupienia biletu do dostania się tutaj na górę, także zobaczymy, jak to dalej będzie. Godzina 11:10 i jestem właśnie już na exicie. No co, godzina 11:34, gotowy. Ready, set. Poszło! Pięknie! Jest godzina 11:47. Po skoku zebrane, wszystko spakowane. No i godzina 12:22. Z pierwszego pociągu, teraz idę na drugi pociąg.
12:43. Teraz autobus. I mamy godzinę 13:43 i wróciłem do punktu startu. Różnica jest taka tylko, że wykonałem mega fajny skok. No i mam spadochron do ułożenia.